Witam, ja jestem Blocz i widzimy się w kolejnym odcinku naszym potężnym Zakarpaciem, Ambrusią. Taka wielka ekipa nas tu zaatakowała, a sobie wszędzie wpierdziel. Oprócz naszej dzielnej linii, wschodniego Maginota. Ja teraz myślę, że głupio było wezwać wszystkich pomocy pomoc i tak dalej. Jedziesz. Jak to się stało, że... Czy Trocki przeżył właśnie zamach? Trocki survived an assassination. Wojna domowa. W Związku Radzieckim. Doskonale! Dobra, dajemy radę, dajemy radę. A, dobra, nie jest tak źle, myślałem, że będzie gorzej. Z czterech prowincji teraz atakują, nie mogą nas pokonać. No teraz jeszcze sojusznicy przyszli, ale i tak. O Boże, oni spuszowali ich tu wszędzie. Wiecie, co musieli dać drapaka przez Turcję albo do Turcji. Super, udało się. Ja bym też coś mam. Mamy północną Afrykę, jeszcze jakby to zabezpieczyć i Turcję potem, ale czy mamy północną Afrykę, nie jest tak źle. Aż tutaj też pomożemy. Jeszcze wychodźcie. Bo nie mam w ogóle czołg jakiś progi, którego nie jestem w stanie przebić, coś czuję. Nie, nawet nie jest w rezerwie, to jest źle. Włączyłem nagrywanie, nie włączyłem nagrywanie. Dobra, to tu się przebijaj. To jest takiego, że... Jaki to jest?
A, użyj tego. Co? Kto bogatemu zabroni? To jeszcze zróbcie. To zróbcie. Nie jest źle, powiem wręcz przeciwnie, jest nawet całkiem dobrze. A więc to nam Brytole i Polacy zabili w początku wojny. W tej Afryce. O, tak, tak, te straty. Nasze całe wojenne straty są straty ruskich. Od nas tylko, co nie? Sklejmowaliśmy tę Ukrainę jeszcze. Aha, dobra. Karpato, Ukraina uznaje się za tego następcę Ukrainy, super. Excusez-moi. Moje. Ładnie. Dobra, pomóżcie tutaj. Wy tak samo. Może to bagna, ale przydadzą wam się. Dobra, jedną tą awię możesz robić. Tutaj na razie rupę jak jest. Tu, tutaj. Tak, 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 tak. Atakować zaciekle. Macie jeszcze pomoc. Serio. Czy Ruscy w ogóle nie robią samolotów? To. Nie no, wy macie o wiele więcej niż ja samolotów. Niemcy muszą tak logistykę ogarniać. Bardziej. A jeszcze sobie mogę. Dobra, jak się da, to od razu tam biegnijcie. Tu. 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 Udało się.
biegiem tam. Nie czekać. Nie chcę ich okrążać, bo mam za mało dywizji tak naprawdę. O, jak was Węgrzy! Za tego template'a, jak ja was szanuję. To nie? Nie jest to może... 40. Powiedz, że pewnie to nie jest ani 20, ani 40. Ja wezmę już to też. Tak, wy mnie teraz zaimponowali. Jeszcze dodaj to. Oj, to idzie. Jeszcze idziemy i zdobywamy po prostu na progu. Dobra, przesadziłem to. Trzy na razie zrób jeszcze tą armię, żeby mieć kijów na wyciągnięcie ręki. No, kijów na wyciągnięcie ręki już jest. Teraz byle kontynuować ofensywę. Ty wiesz, że bym wymieniła coś innego, ale nie mogę. Jak w ogóle świat wygląda? Odbiliśmy całą Syrię. Iwan też tak to. Gdzie się bronią jest dobrze. Kanaś broni wciąż. To go próbują Niemcy zająć. Widzę, że tak naprawdę to wszystko umarło. A wy co robicie? Dobra, można i tak robić. A my mamy Vichy Frame. Widzę jedna dywizja, ale zawsze coś... Kurczę, tu jeszcze nie wiem, co przecież płyną. O mój Boże, to... Aha, to jest zarąbista baza przerzutowa. Okej. Japonia widzę wciąż walczy. W ogóle jak w Japonii idzie wojna? W ogóle jakie mamy wojny teraz? Tutaj jeszcze ta tylko, dobrze? Siams, japońskie, niemieckie, siams. What? What? Dobra, ogarnijmy. Więcej strat mają te ziomy, ale ci też nie najgorzej. Dobra, tak, tu skrócimy front. Tu też możemy skrócić front. Tak wiecie, stopniowo, stopniowo. Będzie trzeba się przebić w jednym miejscu. Jak te drogi? Bo drogi nam widzę nie wydalają w ogóle. Okej.
To już możesz przestać budować, to wrzuć gdzieś tam niżej. Weź na chwilę to napraw. Buduj tą fabrykę, a wy jak myśliwce ogarniecie, to na chwilę wam wrzucę naprawy chyba. Kolejny slot badawczy. Dobra, o slotach badawczych mowa. Dobra, wy działajcie. Do boju, do boju. Co tu się stało? Nie no, nie wiem co tu się stało, bo nagle się ten moi w sumie wycofali, więc dziwne jakieś to zupełne, nie rozumiem o co tu chodzić. Żebym jakiś bus do kontrofensywy wskoczył. Nie, ale cały czas liczę na Trockiego. Trocki przeżył zamach, co nie? Tak walnie, doraza porządnie wojna. A, rewolucja. Kontrrewolucja. Hiszpania nie chciałabyś dołączyć do nas. Wiem, że cele historyczne i tak dalej, ale już... Tak dużo tu się różnych rzeczy działo. Tym też nie poparcie. To u nas rządzi OUNB. Ta bardziej... Skrajna, radykalna strona, jak dobrze pamiętam. A, tu nie mogę mieć faszyzmu. To nie jest też złe. Nie mogę mieć komunizmu. Dobra, a tu? To się wydaje najbardziej sensowne na chwilę obecną. Attrition nas wykończy. Już zrobione wszystko, dobra. Naprawa szybko. Jeszcze zobaczymy w ogóle jak Węgry się mają. Węgry się mają jak należy.
Sowieci zaczynają mnie lekko denerwować. Znowu! Dobrze. A, tym razem przynajmniej zdążyliśmy na szybko. No znowu straciliśmy to. Jak można cały czas. Już myślałem, że Rumunia teraz zmieni stronę, jak to często u niej bywa. To jest najgorsze. Ale 1% wystateczności można zrobić, tak? Nie wiem, czemu w jakikolwiek sposób dogadywanie się z Polską daje demokrację, ale... No okej, okay, no... Wy nie możecie powalczyć z nimi. Nimi nie może się powalczyć, zostaje jedno, Iron Guard. Jak idzie rekrutacja? Dobrze. Spoko. Jak nie jedną, to drugą zaraz będę tracić promocję. Tak na zmianę. Tu się świetnie bronimy. Tu kiepsko się widzę bronimy. A tu w ogóle atakujemy i to bezsensownie. No dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Ważne, żeby szybko ten zrobić. Weź mi to buduj to, bo to 7 dni, a się zaraz okaże, że na styk. Odesce też możemy. To jest to, a to jest to. Co tak zrób? Kółko. Hold the door. Nie, podziękuję panu, kim pan jest? Welic. Pawulonik. Podziękuję ci, nie potrzebuję tej pomocy. Kurde, wielka Chorwacja. Czekaj, mieli to i to. Bułgaria z Oski może dołączy kiedyś do nas. Niemcy, co wy robicie? Poproście może innych, typu Hiszpanię, Franco. Brazylia nie jest złym pomysłem? Brazylia jest dobrym pomysłem?
To jest bez sensu moim zdaniem, ale przyjaźń ze Szwecją i Finlandią jest też dobrym pomysłem. Dobra, zobaczmy co jeszcze mamy. Dobra, powiedzcie, że Hitlera widzę. Prawie zrobione. Co się stało? Zgaduję, że bez pauzy leciałem i wypchnęli nas z tych dwóch prowincji w końcu. To jest takie 2 na 10, rozumiem. Dobra, ziomki, wszyscy odwrót do Lwowa. Ja wiem, że niby moje kory i tak dalej, może powinienem bronić, ale odwrót, przegrupować się, niech inni powalczą. My sobie teraz odpoczniemy. Okej, dobra, tu wracać. Dajecie radę, to super. Już. Super, to zrobimy tak. O. Nie. Jakby to ładnie narysować. Tak zrobimy. Co? Dobra, inaczej jeszcze raz. Hop. No, chciałem serduszko zrobić dla was. W podzięce za oglądanie serii, bo widzę, że się przyjęła. Więc. No, tak jakby to będzie już wszystko w tym odcinku. My się przegrupujemy, ja pewnie przebuduję trochę dywizję. Nowe. Witamy na froncie wschodnim. No i mając już 24 dywizje, myślę, że postaramy się przebitkę zrobić. Myślę, że gdzieś tutaj. Zaczniemy też produkcję czołgów. Tak dużo czołgów, dwa. Może dodamy tutaj po prostu to. Właśnie. Tak, za pamięci wywalimy to. Pozostawimy. To wywalimy. To nie wiem, czy jest w ogóle nam potrzebne do czegoś, więc wywalimy. Rozpoczniemy produkcję czołgów. O, dwa fightery produkujemy, lol. Coś się machnąłem. O, doskonale. Kupimy jeszcze stal od niemiaszków. Trochę amelinium od Włochów. I myślę, że tym odcinek zakończymy. Tu zwiększymy limit do 100. Dokładnie. I zobaczcie już, jak się rozrastamy. Pomału do celu. Hejo, ja byłem Blotch i przypominam o lajkowaniu, subskrybowaniu, komentowaniu. Przypominam, czytam komentarze. I zobaczcie już, taki kawał świata leży. Więc żegnam się, ja byłem Blotch. Do następnego. Hejo.